Popatrzcie, co zrobili z kościołów. Nadzy ludzie w kościołach. Teraz to nazwali sztuką. Ale moim zdaniem to tylko profanacja. Co tu robią wszystkie te dziwolągi? Co to w ogóle jest? Czy to miejsce czasem nie służyło do innych celów? Piękna świątynia. Skrywająca za sobą historię. Człowiek jest dziwny. Ludzie są niebezpieczni. Skorzy do robienia rzeczy irracjonalnych. Im bardziej coś jest irracjonalne, tym lepiej dla nich. Tym sprawia im większą frajdę.